Żyjemy w świecie, gdzie jest królem konsumpcjonizm. Ludzie się tu garną w ten istny idiotyzm. Wszystko się toczy jak zwykle dla pieniędzy, bo jeśli ich nie masz, to żyje się w nędzy. Tak jak zatracamy większość swojego życia, by mieć co włożyć do garnuszka, by mieć coś do picia. Wszystko zawsze kręci się wokół mamony, taki jest ten świat, pieniądzem zmęczony. Panie promocja, wszystko przed świętami. Wydaj trochę więcej i pozostań razem z nami. To specjalna oferta, tylko na ten czas. Jak chcesz później więcej, no to wróć przecież do nas. Kupa nie promocja, bo jutro będzie drożej. Nie jeden cię nabiera, bo wytrzymać nie może. Czarny piątek, czwartek, tydzień czy miesiące. Wszędzie są promocje, przecież je połączę. Czarny miesiąc, rok czy lata świetności, bo każdy z nas przecież dąży do wielkości. Chcemy więcej, kupujemy bez potrzeby, bo była promocja, a jutro to się zmieni. Kup 5, 6 będzie wtedy gratis, no i co z tego, że zapłacisz na raty? Ten magiczny czas, który zawsze w sercu naszym jest przepełniony pustką produkcyjnych graczy. Musisz tylko spłacać podatki coraz większe, bo ile nie zarobisz, to wyciągną ręce. I nie zadawaj żadnych już pytań, wydawaj pieniądze i płać nam dosyta. Właśnie po to jest tutaj twoja praca, bo wszystkim dookoła tak się opłaca. Musisz wydawać, wydawać coraz więcej. Niektórzy tak żyją, będąc w takim błędzie. Sen, praca, sen i czasami jedzenie. Jakie ma znaczenie, i tak się spotkamy w glebie. Pościg za pieniądzem to wyścig szczurowaty, by kupić samochód, zegarek czy dwie chaty. Czysty konsumpcjonizm zżera nas od środka. Pościg za pieniędzmi to życiowa wywrotka. Wszyscy się trzymamy właśnie takich racji. Żadne państwo nie ułatwia, nie ma pan dotacji. Więc pisz teraz, wypełniaj te formularze, bo takiego świata ja w ogóle już nie darzę. To wszystko wokół monety jest obrócone, a nie wokół ziemi, tak jak zostało stworzone.